Pop Radio 92,8 FM. Minęła godzina 11, przed mikrofonami Edgar Czop i Piotr Uczyński. Audycja Co Pruszków Mówi 92,8 FM Pop Radio. Tematem dzisiejszej audycji jest tworząca się Młodzieżowa Rada Miasta i co za tym idzie? Czy ta instytucja będzie potrzebna? Czy zaangażuje osoby w wieku 14-19 lat? Jaki jest jej skład? Będzie jej skład? Jakie są jej cele? Dowiemy się w dzisiejszej audycji. A naszymi gośćmi są Anna Hejnowicz, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej i inicjatorka Młodzieżowej Rady w Pruszkowie oraz pruszkowska radna. Dzień dobry Państwu. Oraz Klaudia Merchel i Jakub Pęksyk, którzy są przedstawicielami Młodzieżowej Grupy do spraw utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta. Cześć. Dzień dobry. Na stronie internetowej miasta od środy 12 października widnieje informacja o rozpoczęciu prac związanych z wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta. Powołane zostały okręgi wyborcze, w których uczniowie liceum i gimnazjów będą mogli wybrać swoich kandydatów. Nadchodzą zatem kolejne wybory, tylko że trochę w innej przestrzeni, prawda? Dobrze, a ja przypomnę jeszcze, że przez cały czas trwania audycji mogą Państwo do nas pisać na Facebooku, bądź też pisać maile na adres pruszkówmówi@gmail.com. Zapraszamy do komentowania, zapraszamy do zostawiania swoich opinii na temat Młodzieżowej Rady Miasta. Na początek banalne pytanie do naszych gości, aczkolwiek potrzebne pytanie. Skąd pomysł na powołanie Młodzieżowej Rady Miasta? To może odpowiem ja, Anna Hejnowicz, inicjatorka tak, całego tego zamieszania. Pomysł pojawił się już 2 lata temu, na początku kadencji, obserwując wcześniej działalność takiej komórki w Piasecznie u naszych sąsiadów i pomyślałam sobie wraz z grupą radnych naszych miejskich, że mamy fantastyczną młodzież w Pruszkowie i wydaje nam się, że stworzenie podobnego ciała właśnie przy Radzie Miejskiej można zrealizować u nas. Pozostało tylko pytanie, czy młodzież chce się zaangażować. Tak więc pracowaliśmy, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, zaprosiliśmy w końcu piaseczyńską młodzież, aby spotkała się z przedstawicielami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Pruszkowie. No i chyba załapało. W tym samym dniu został podpisany wniosek do prezydenta. Czy była taka iskra, która gdzieś tam w pewnym momencie gdzieś tam wyskoczyła, czy po prostu był to taki troszeczkę dłuższy proces, jakieś, że tak powiem, różne znaki na to wskazywały, że jest taka potrzeba. Jak to się zaczęło? Czy był jakiś taki moment przełomowy? Znaczy, jeżeli chodzi o sam pomysł, to była iskra w momencie, kiedy pierwszy raz obejrzałam chyba jakiś film promujący miasto Piaseczno, utworzony przez gminną radę w Piasecznie, młodzieżową radę. No i się zachwyciłam, tak, że mają tyle energii, że są tak otwarci, że mają tyle pomysłów. I to była ta iskra i powiedziałam, że no nie, ja tego nie zmarnuję i chcę to zrobić w Pruszkowie, a na pewno znajdą się ludzie, którzy mi w tym pomogą. Tak? No, trochę pracy kosztowało przekonanie władz miasta, ale się udało, jak widać. Dla młodzieży iskrą, no to co było, no to powiedzą chyba sami. Dla nas chyba największą iskrą było właśnie to spotkanie zorganizowane razem z radnymi z Piaseczna, tak? Wtedy właśnie obejrzeliśmy filmy promujące Piaseczno i ta prezentacja, przedstawienie Rady Piaseczyńskiej było chyba taką iskierką dla nas. Klaudia, dla ciebie? To zarówno byli ludzie, jak i właśnie pomysł właśnie innej rady, tak? Bo teoretycznie to, że oni nam pokazali to, że faktycznie, że oni funkcjonują w pewien sposób, że oni to prowadzą, że to działa, to jakby to była taki duży, naprawdę duża zachęta dla nas. A jakby jeszcze akurat mieliśmy ludzi, tak, którzy bardzo jakby się w to wkręcili, to był taki, no naprawdę dla wszystkich taki duży kop po prostu. Czyli jednak było zainteresowanie takie ogólno młodzieżowe, można by powiedzieć. Tak. Nie tylko Ania się zainteresowała. Nie, z naszej strony też było włożone dużo pracy, w szczególności właśnie nad przygotowaniem wszystkiego, żeby to mogło zacząć powoli działać. No dobrze, ale czy chcieliście to zrobić bardzo na podobieństwo tego, co zobaczyliście, że działa w Piasecznie, czy stwierdziliście, że jest to fajna koncepcja, ale może zrobimy to trochę inaczej? Jak to wygląda w waszym wypadku? Na pewno wzięliśmy sobie do serca rady, które otrzymaliśmy od piaseczyńskich radnych, ale troszeczkę chyba inaczej przełożyliśmy swoje cele, które chcemy osiągnąć, tak? Bo radni w Piasecznie też troszeczkę inaczej na to patrzą, chcą trochę inaczej
kreować tą swoją radę, bardziej angażują się w szkołach, w wiele projektów, które oni dopiero zaczęli realizować, u nas już powstało, więc musimy troszeczkę inaczej orientować swoje cele. Czyli nadganiamy trochę Piaseczno. A wiemy, że przygotowane są już okręgi wyborcze i niedługo zbliża się głosowanie, bo to już 29 lub 30 listopada. No i co dalej? Jak to będzie wyglądało, Klaudia? Znaczy na razie naszym głównym celem jest powołanie wszystkiego do życia, a potem postaramy się jakby zacząć to wszystko na spotkaniach. Mamy ogólne jakieś idee, które jakby na razie chcemy wprowadzić, ale to wszystko są na razie pomysły, tak? Ponieważ nie mamy jeszcze tak naprawdę połowy składu rady, więc tak się ciężko trochę stworzyć, nie mając połowy ludzi jeszcze. No dobrze, ale myślę, że entuzjazmu nie tracicie i że coraz więcej ludzi do tego projektu będzie lgnęło. Gdzie szukacie takich entuzjastów, ludzi, którzy są zainteresowani samorządem, zainteresowani działaniem właśnie w jakiejś takiej szerszej skali niż własna szkoła? Młodych społeczników, nie byłbym się dokładnie, tak. Czy na razie szukałam poznajomych, jakby ludzi, którzy mają takie predyspozycje do tego, którzy chcą w tym działać i którzy daliby radę, tak? Pytanie może związane z takim przełożeniem rady tej klasycznej, tej ogólnopruszkowskiej. Czy w Radzie Młodzieżowej zasiadać będą osoby, które reprezentują różne opcje polityczne? Bo to mnie ciekawiło, czy to będzie jakaś opcja, jeden wariant, czy podział na różne frakcje, tak jak jest to w tej klasycznej Radzie Miasta Pruszków? Rada generalnie jest według wszystkich zapisów prawnych jest ciałem apolitycznym, tak więc żaden z jej członków nie może reprezentować żadnej grupy politycznej. Czyli nie będzie opozycji. Nie może też działać w żadnej młodzieżówce, żadnej partii politycznej, tak? Mhm. Prawdopodobnie wykreują się jakieś może grupy związane ze szkołami, tak, z tym, co interesuje konkretnych ludzi. Ale nie jest to tak, że będziemy się jakoś dzielić. Będziemy raczej dążyli do jakichś kompromisów i każdy będzie chciał dołożyć coś od siebie. No dobrze, ale myślę, że takie pytanie jeszcze fundamentalne. Jakie kompetencje może mieć taka rada? W sensie, na ile decyzje, które będziecie tam podejmowali, będą w stanie być rzeczywiście wdrożone i na ile, umówmy się, jest to taka bardzo poważna rzecz, a na ile trochę takie, no nie chcę mówić, że zabawa, ale na ile to jest, na ile jest to traktowane, że tak powiem, serio przez władze miasta? Znaczy to też zależy bardzo od decyzji, które będziemy chcieli wprowadzić. Znaczy Rada Piaseczna właśnie też ma różne działania, które większe i mniejsze i oni faktycznie wprowadzali, tak? Oczywiście to jest nie tylko zależne od nas, bo to są jednak jakaś tam ingerencja w miasto. Ale na przykład jeśli pomysł byłby dobry, to może faktycznie będziemy mieli jakby pozwolenie tak, aby wprowadzić coś. Oczywiście to też zależy od rodzaju tego pomysłu. Liczymy też na wsparcie właśnie ze strony radnych miejskich, tak? Z których, którzy już nam oferowali swoją pomoc i wsparcie. Radnych miejskich Pruszkowa. Tak. I właśnie Pruszkowa. Tutaj chciałem nawiązać pytanie do Ani. Jakie zadania stoją przed dorosłymi w tym procesie? Urzędnikami, zarówno i radnymi, dla tworzenia takich instytucji jak Młodzieżowa Rada Miejska. Jak daleko zakrojone będą działania w ramach procesu tej instytucji? Chodzi mi tutaj o podział obowiązków i stopień ingerencji. W zeszłym roku, jeżeli chodzi o Miejską Radę w Pruszkowie, została utworzona komisja, ona się tak długo nazywała, Komisja do Spraw Przygotowania Warunków do Utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów, tak? I ona pracowała właśnie nad opracowaniem warunków utworzenia tych dwóch ciał, tak? No, Rada Seniorów nam się udała, uważamy to za wielki nasz sukces, chociaż no, kilka miesięcy dopiero działają, ale są naprawdę bardzo energetyczni. Jeżeli chodzi o młodzież, Młodzieżową Radę Miasta, no pracowaliśmy tak naprawdę od lutego, tak, tego roku, bardzo intensywnie nad dokumentami. Z radnymi, którzy weszli w skład tej komisji, tak, to było w sumie 11 osób, także dość sporo osób się zaangażowało. Oczywiście, że nie wszyscy zawsze mieli czas, natomiast no tak wspólnie rzeczywiście zawsze przychodziliśmy na te spotkania, oprócz tego, że spotykaliśmy się z młodzieżą, spotykaliśmy się jeszcze później sami, żeby konsultować, omawiać różne problemy. Także to jakby przed samym jeszcze powołaniem, mówimy tutaj o Młodzieżowej Rady. Tak, także to już były te działania. Natomiast teraz to, co przed Miejską Radą, no ja
uważam, że przede wszystkim otwarcie, tak, no tutaj musi nastąpić to otwarcie, chęć współpracy i to jest najważniejsze. Jeżeli to będzie, no to jest szansa na realizację właśnie i ciekawych pomysłów ze strony młodych radnych, wspólnego kreowania, tak, tej przestrzeni miejskiej. Pytaliście o kompetencje takiej młodzieżowej rady, tak? No są trzy główne. Pierwsza to jest taka rada, ma konsultować i z Urzędem Miasta, i z radnymi, i z mieszkańcami to, co się dzieje w mieście, tak? Czyli ta funkcja taka konsultacyjna, oczy, tak, oczy i uszy, i bardzo ważne, i otwarte, i dookoła głowy, także to jest ważne właśnie z tego poziomu młodzieżowego, bo my jako dorośli radni nie zawsze wiemy, co jest potrzebne, jakie jest zapotrzebowanie. Proceduralnie też troszeczkę wygodniejsze, proceduralnie, prawda, bo trzeba za każdym razem zwoływać konsultacji i tak dalej. Tak, natomiast ja nie wiem, czy jest to trudniejsze, tak? No myślę, że nam trudniej jest wejść w różne środowiska, podobnie jak było z Radą Seniorów. Osoby w tym wieku chętnie kontaktują się z osobami, z rówieśnikami, prawda? I podobnie jest z młodzieżą. Poza tym to są środowiska, które przebywają cały czas ze sobą, więc znają swoje potrzeby. Nam jest trudniej, my się możemy domyślać na konsultacje. Czasami przychodzą ludzie, czasami przychodzi ich mniej, więc to też jest różnie i tego obrazu pełnego nie ma. Więc wydaje mi się, że najważniejszą kwestią, jeżeli chodzi i o cały Urząd Miasta, i o Radę Miejską, to jest właśnie ta gotowość otwarcia się na nowe pomysły, na współpracę. Jeżeli to będzie, to wszystko będzie działało dobrze. I wszystko w myśl, żeby zaangażować różne grupy i młodszych, i starszych, w jakiś sposób jeszcze, można powiedzieć, scalone w jakieś takie nowe ciało. A mam pytanie jeszcze do Klaudii i do Jakuba. Czy ludzie w waszym wieku interesują się polityką lokalną? Czy uważacie, że tak jakby to społeczeństwo obywatelskie gdzieś tam w naszym regionie już, że tak powiem, od najmłodszych lat, może nie aż od najmłodszych, ale w wieku gimnazjalnym, w wieku licealnym, czy to są tematy, które was po prostu, mówiąc tak młodzieżowo, jarają? Znaczy się, to zależy od typu osoby bardzo, ponieważ jedne osoby bardzo tego lgną, te osoby bardzo to interesuje, ale są osoby, które na przykład mają jakby swoje życie, w których jakby mają, w którym się spełniają w inny sposób, więc raczej taka osoba też raczej, jeśli na przykład była na początku w tej grupie inicjatywnej, a doszła do wniosku, że na przykład nie, no to też jakby to jest kwestia jakby ich też jakby tego, co one robią, tak? Bo dyspozycji, no i też każdy musi działać lokalnie, prawda? No tak, ale czy bo wydaje mi się, że jest taki stereotyp, może Kuba, ty mi powiesz, jest taki stereotyp, że jednak, nie wiem, udzielanie się w jakiejś tam przestrzeni publicznej i działanie społecznie jest takie troszeczkę, no nie wiem, no nieciekawe, nudne, mdłe, nic to nie przynosi. My tak nie uważamy, to jest obiegowa plotka. To jest obiegowa plotka, my się z tym nie zgadzamy. Czy to może być ekscytujące, czy to może być fajne, czy to może przynosić dużo frajdy i zabawy? Na pewno przynosi satysfakcji dużo, ale pochłania też dużo czasu i nie każdy jest w stanie wygospodarować w swoim tak jakby dziennym grafiku ten czas, żeby poświęcić go trochę dla tej swojej małej społeczności. Więc ale tutaj wydaje mi się, że to jest ten główny problem, dla którego nie każdy chce się zaangażować, bądź też niekoniecznie nie chce, tylko nie może, bo nie ma na to czasu. W szczególności, jeżeli patrzymy na uczniów liceów, to w ich przypadku ilość po prostu czasu potrzebnego do nauki jest tak bardzo przytłaczająca, że nie zawsze znajdziemy moment. Jaka jest wasza rola w instytucji tworzenia się Młodzieżowej Rady? My jesteśmy grupą inicjatywną, czyli jakby grupą po prostu osób, które chcą ją powołać. To jest po prostu nasza inicjatywa, która no jakby ma wszystko doprowadzić jakby pod nadzorem właśnie prawdziwej rady, tak, do skutku. Kuba, jakie cele stawia przed sobą Rada? Rada przede wszystkim ma reprezentować głos młodego pokolenia w mieście. Mamy też nadzieję na owocną współpracę z Biurem Promocji Miasta, tak, i organizacją wszelkich takich imprez kulturowych w okresie tym letnim, wakacyjnym, żeby one były też interesujące właśnie dla tych młodszych ludzi. Czy będą to jakieś konkretne obszary, czy może będzie to miało ogólny wymiar, bo zastanawiam się, czy będą to tylko sprawy młodzieży, czy może wszystkie sprawy, gdzie młodzież może pomóc
Na pewno liczymy na to, że nasz głos zostanie usłyszany w tych sprawach, którymi będziemy się interesować, tak? Więc zarówno te, które dotyczą nas bezpośrednio, ale też te, które niekoniecznie wiążą się jakoś bezpośrednio z nami. No właśnie, bo jakiś czas temu byli też członkowie Rady Seniorów, którzy właśnie wspominali też o tym, że bardzo się cieszą, że nadchodzi Młodzieżowa Rada i też chętnie by współpracowali. Czy taką współpracę też w przyszłości widzicie, taką międzypokoleniową? Tak, współpraca między Radą Seniorów a Pruszkowską Młodzieżą już nabrała tempa w okolicach maja. Zrealizowaliśmy wspólny projekt pokazu mody właśnie w okolicach czerwca. Był to moim zdaniem dość spory sukces, więc nie sądzę, żeby to było jakoś z niekorzyścią dla normalnych obywateli. To na pewno, myślę, że same plusy będą płynęły z takiej współpracy. A zastanawiam się też, bo do którego roku życia można startować w wyborach, do 18? Do 19. Do 19. W momencie, kiedy jesteśmy w klasie maturalnej, to mamy prawo jakby jeszcze zdawać, tak? Na tą dwuletnią kadencję wtedy. Okej, bo myślałem w perspektywie tego, żeby być później na przykład radnym, to może być taka dobra trampolina do tego, jeżeli się zacznie działać już na przykład od, nie wiem, między 14 a 18, to można zdobywać już informacje na temat tego, jak funkcjonują instytucje nasze gminne, instytucje powiatowe, na później mieć taki szereg narzędzi, które pozwolą, czy pozwolą dalej funkcjonować już w ramach tej ogólnej Rady Miasta. Czy myśleliście nad tym, że właśnie członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej będą bardziej uprzywilejowani do tego, żeby startować do wyborów samorządowych? Na pewno nie będą może uprzywilejowani, ale będzie im łatwiej, ponieważ będą zaznajomieni z tym, co dzieje się w urzędzie i ze sprawami, które na bieżąco dzieją się w naszym mieście. Okej, czyli nie traktujecie tego jako takiego płynnego przejścia ani kontynuacji, tylko jakby bardziej zbieranie doświadczenia, prawda? Bo tak się zastanawiałem. Szkolenie. Zbieranie informacji, narzędzi i zdobywanie wiedzy. A jak, jeszcze mam takie pytanie, a jak myślicie, co jeszcze taka, bo wy jesteście grupą inicjatorów i tak dalej, ale myśląc też o potencjalnych członkach tej Młodzieżowej Rady Miejskiej, jak myślicie, jakie korzyści takiej osobie, która się zgłosi do takiej rady, co jej może dać uczestnictwo, znaczy zasiadanie w takiej radzie, poza właśnie jakimś szóstką tam... Szóstką z wychowania. Tak, znaczy poza powiedzmy stworzeniem jakiegoś tam już zaplecza, czy zbierania doświadczenia czy w dalszej karierze, powiedzmy to politycznej, ale takie typowo takie proste, czyste, miękkie kompetencje. Znaczy to na przykład ułatwia osobom, które chcą jakby się bardziej działać społecznie, są lekko nieśmiałe, to naprawdę pomaga się niektórym ludziom otworzyć. I też jest jakby takim plusem to, że osoby, które faktycznie chcą tak społecznie działać, one mają taki sposób na start też, taki zawsze jakiś pewnej działalności. Nie wiemy, czy osoba, która na przykład dzisiaj jest dopiero w grupie inicjatywnej, na przykład za 20 lat nie będzie prowadziła wielkiej fundacji, tak, dzięki właśnie Radzie. Było dobre doświadczenie. To jest fajna opcja w takim razie. A co jeszcze myślicie? Może jakieś poznanie nowych osób, które żyją w naszym mieście? Na pewno zbieranie kontaktów, tak? To jest też dla każdego z nas jakieś nowe doświadczenie, tak? Poznawanie ludzi, którzy są wśród nas. Networking młodzieżowy, żeby tak określić. A ja bym jeszcze chyba dodał, nie wiem, czy Ania się ze mną zgodzi, że jest to zbieranie takich doświadczeń, których nie dostanie się, nie zbierze się w żadnej szkole, ani nie przeczyta żadnej książce. Takie czyste działanie społeczne jednak jest ciężkie do nabycia poza właśnie tego typu organami. Czy zgodzisz się ze mną? No tak, oczywiście, że się zgodzę. Znaczy ja mam akurat takie doświadczenie, bo pracowałam przez kilka lat w NGO-sach, tak? Także jakby wiem, jak działają też NGO-sy. Ale bardzo często jest tak, że no ludzie nie znajdują tego momentu, żeby się zaangażować jakby tak społecznie, prawda? Więc to jakoś przechodzi. No i nagle w pewnym momencie się okazuje, że no osoba decyduje się na przykład na kandydaturę, ale tego doświadczenia nie ma, prawda? I później, zresztą już na ten moment, nawet może pomijając kandydowanie, nie wiem, czy w wyborach samorządowych, czy jakichkolwiek innych, prawda?
ale zwykła nawet praca, tak, to co mówiła Klaudia, czyli ta śmiałość też taka, tak, otwieranie się właśnie na innych ludzi, poznawanie siebie, ale doświadczenia związane również z kontaktami, z kontaktem z mediami, to jest bardzo ważne, to jest bardzo przydatne, szukanie jakichś instytucji czy ludzi, którzy w jakiś sposób mogą pomóc w naszych pomysłach, także to też myślę, że no to jest fantastyczne pole właśnie do takiego działania. Współpraca z innymi podobnymi grupami, tak, wymiana doświadczeń przeróżnych. Także to też jest kolejna sprawa i tego nie znajdziemy na pewno w szkole. Tego nie znajdziemy często nawet w pracy zawodowej, tak, no bo te, no są to charakterystyczne, trochę zamknięte jednak środowiska, a tutaj no jest ta potrzeba, to znaczy wszystko zależy oczywiście od chęci i od tego, jacy ludzie w skład takiej rady wejdą, młodzieżowej, ale no jest ogromna szansa na naprawdę bardzo duże otwarcie, na poznanie ogromnej ilości ludzi, nabycie wielu doświadczeń, takich nawet, o których byśmy nie myśleli, że moglibyśmy się... A jeszcze takie bardzo, bardzo przepraszam, że przerwę, ale takie, dość, takie pytanie, które mi się nasunęło. Czy miasto w jakiś sposób będzie zachęcało młodzież do uczestnictwa w takiej radzie? Nie mówię tutaj o żadnych wypłatach, nagrodach pieniężnych, bądź też nie, ale czy są jakieś systemy motywacyjne? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, to nie jest pytanie do mnie jako do radnej, czy do nawet inicjatorki, która ma kontakt z władzą miasta, z władzami miasta i z panem prezydentem również, bo wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Także no... To jest pytanie chyba do pana prezydenta. Nie chcę się wypowiadać. Może jakieś szkolenia, wyjazdy. Natomiast liczymy na to, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania Młodzieżowa Rada, ja będę im pomagać z całego serca w tym. Będziemy namawiać władze naszego miasta, być może do jakiegoś wspólnego wyjazdu, do takich spotkań integracyjnych, żebyśmy się poznali. Żebyśmy się siebie nie bali, żebyśmy znali swoje oczekiwania i możliwości tym samym. Także ja myślę, że to jest do zrealizowania. Nie chcę się wypowiadać, ale propozycje na pewno będą. Natomiast myślę, że takim ukłonem i motywacją ze strony miasta będzie właśnie ta chęć współpracy, tak, i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Także jeżeli to rada będzie działała, młodzieżowa, będzie miała pomysły, miasto otworzy się na ich realizację, to będzie ogromna motywacja. Czas naszego spotkania z przedstawicielami różnych pokoleń, ale podzielających to samo spojrzenie na sprawy społeczne, powoli dobiega końca. A my dziś staraliśmy się Państwu troszeczkę przybliżyć, czym będzie Pruszkowska Młodzieżowa Rada Miejska. Troszkę wytłumaczyć, na czym to polega. Z pewnością też zachęcić młodzież do tego, żeby uczestniczyła w takim projekcie, bo jak tu rozmawialiśmy w czasie przerwy, pomysły, jakie młodzież może wprowadzić do miasta, naprawdę mogą ożywić nasze otoczenie. Kuba, Klaudia, rozmawialiśmy w przerwie o różnych pomysłach, które się odbyły też w innych miastach. Macie jakieś przykłady? Właśnie Piaseczyńska Rada jest chyba takim nam najbliższym przykładem. Udało im się zorganizować na przykład night skating w swoim mieście, tak? Wiemy, że... Czyli nocny przejazd rolkarzy. Tak, nocny przejazd rolkarzy, może nie tak do końca nocny, ale w późnych godzinach, takich wieczornych, około, nie wiem, godziny 22 to się odbywa. No niektórzy już śpią tej godziny. Wieczorowy przejazd rolkarzy. Wieczorowy przejazd rolkarzy. Drugim przykładem chyba Klaudia. Tak, na przykład właśnie nasza, powiedzmy, bratnia rada, to właśnie oni stworzyli takie coś, że wzięli fragment jakby nieużywany do końca i przekształcili go w swojego rodzaju miejsce spotkań dla młodzieży. Nieużywanego terenu, tak naprawdę. Okej. A czy wy macie jakieś takie fajne pomysły? Bo ja nie ukrywam, że jak byłem w liceum, to już był ten problem, także młodzież ucieka do Warszawy i tak naprawdę w Pruszkowie ciężko jest gdzie się spotkać. Wszystkie koncerty, festiwale, wystawy, wszystko co jest takie, powiedzmy, bardziej przyjazne młodzieży w Pruszkowie jest niedostępne, a myślę, że można to zmienić. Czy macie jakieś pomysły na to? Mamy wiele ciekawych pomysłów, ale na pewno...
musimy też poczekać na to, aż rada się stworzy, tak? Bo to nie jest tylko nasze zdanie, więc musimy po prostu rozmawiać o tym wspólnie. Niekoniecznie to, co podoba się mi albo Klaudii, musi się spodobać też naszym rówieśnikom, z którymi będziemy musieli współpracować w radzie i utrzymać jakiś taki, otrzymać wspólne konsultacje. Jeszcze takie szybkie pytanie, czy wiecie, jakie będzie, gdzie będzie miejsce spotkań rady? Czy jest już coś takiego wyznaczonego? To może pytanie w takim razie zadam do Ani. Sprytnie zapisaliśmy w naszym statucie Młodzieżowej Rady Miasta, że to właśnie miasto Pruszków, pan prezydent ma zapewnić jakby miejsce na wszelkie spotkania Młodzieżowej Rady Miasta, ale nie tylko samej Rady Młodzieżowej, dlatego, że Młodzieżowa Rada Miasta będzie miała możliwość tworzenia również takich grup programowych, do której będzie można też przyjść z zewnątrz, jeżeli kto, takie jakby komisje, które będą się mogły składać nie tylko z przedstawicieli Młodzieżowej Rady, więc to jakby tych spotkań, mamy nadzieję, będzie więcej niż tylko same posiedzenia i spotkania młodzieżowych radnych. Wstępnych, znaczy nawet nie wstępnych rozmów. My podczas swojej pracy od lutego spotykaliśmy się w różnych miejscach i spotykaliśmy się z ogromną uprzejmością dyrektorów naszych placówek kulturalnych z miasta Pruszkowa, którzy też jakby sugerowali, że po wyborze już do rady oni bardzo serdecznie nas zapraszają. Także myślę, że z miejscem do spotkań nie będzie problemu. Być może problem będzie gdzie tym razem, tak? Fajnie, że instytucje lokalne wyciągają rękę. Tak. Bo szczerze powiedziawszy, na początku myślałem, że tak jak są spotkania regularnej Rady Miasta, to przed nimi na Hubala 5 będzie się odbywało właśnie spotkanie młodzieżowe i Rady Miasta, a później dopiero, że tak powiedziawszy, starszy zna, przyjdzie i będzie obradowała nad swoimi pomysłami, ale skoro jest możliwość spotykania się w różnych miejscach, no to duża swoboda i też fajnie, że prezydent będzie chciał zagwarantować coś takiego. Na antenie radia rozmawialiśmy o budżecie obywatelskim. Teraz zmienię trochę temat. Budżecie obywatelskim dla Pruszkowa. Pierwsza edycja już za nami. Znamy zwycięzców i teraz pora na realizację projektów. Niestety, z tego co usłyszeliśmy od miasta, osoby w wieku 14-18 lat stanowiły bardzo niewielki promil w całym procesie. Szkoda, bo można było ugrać tutaj naprawdę, naprawdę wiele. Czy będzie działanie ze strony Rady Młodzieżowej, tutaj pytanie do Klaudii i Kuby, aby stymulować działania społeczne w przyszłym roku, kiedy zacznie się nabór projektów na nowy budżet obywatelski? Czy my zamierzamy właśnie też jakby wykorzystać budżet obywatelski, żeby mieć fundusze, które jakby, którymi moglibyśmy nasze projekty realizować, ponieważ jest to budżet obywatelski dla wszystkich, a już Rada Młodzieżowa, jako faktycznie młodzież, która już jest jakby zebrana, jest już skoordynowana, to ona może to wykorzystać w pewien sposób. Dobrym przykładem jest też Rada Seniorów, która bardzo prężnie działa i właśnie posługując się budżetem obywatelskim jest w stanie realizować swoje naprawdę ambitne niektóre projekty. Tak, został zrealizowany projekt Seniorada, który będzie realizowany. Jest to cykl kulturalno-rekreacyjny dla seniorów, tak w ramach przypomnienia. A jakie mielibyście pomysły, może nie jesteście jeszcze całą grupą, reprezentantami takimi bezpośredniej skonstytuowanej rady, ale co tak pierwszego przychodzi wam na myśli? Jaki projekt chcielibyście zrealizować, gdybyście mieli do wydania, no to było średnio 120-115 tysięcy złotych? Czy ja na przykład osobiście myślałam o tym, że znam bardzo wiele ludzi, którzy na przykład chcieliby chodzić do teatru albo spotkać się na jakichś specyficznych warsztatach, ale nie mają takiej możliwości, ponieważ trzeba jechać do Warszawy po coś takiego. A no nie ukrywajmy, że w roku szkolnym dla uczennicy, ucznia to jest jednak kłopot stracić na przykład godzinę na dojazd, potem jeszcze nie wiadomo ile czasu na podróżowanie po samej stolicy, potem dopiero pójść na warsztaty i wrócić. To jest jednak sporo zachodu. Czyli najlepiej lokalnie sprowadzić wszystko. Tak. I oddolnie zorganizować, to też jest wyzwanie. Tak. I to też na przykład gdybyśmy powiedzmy zaczęli takie projekty, że byśmy sprowadzili teatr albo jakiś specyficzny warsztat, który wiemy, że młodzież na przykład interesuje danym tematem, to jest zawsze jakaś inicjatywa, która faktycznie wiele osób może skorzystać z tym. Czy byłabyś na przykład w stanie rozpisać biznesplan dla czegoś takiego w współpracy z Radą Młodzieżową?
Znaczy grupa osób na pewno, tak. Grupa osób dałaby radę. Może jedna osoba to, wiadomo, jeszcze powiedzmy 15-16-letnia osoba, to może nie dałaby radę, ale myślę, że by dała. To jest dość prosta myślę, sprawa. Że rada powinna być takim katalizatorem takich projektów, mm-hmm. tak? I jakby pomostem łączącym takie inicjatywy. Tak, burza mózgów na każdym miasta. Ale czy macie może jakieś takie pomysły, nie wiem, coś z flashmoby, jakieś różne... Murale i tak dalej, jakieś... Już pytanie do Kuby. Kuba, wypowiedz się jeszcze. Jeżeli chodzi właśnie o bardziej takie aktywne rzeczy dla trochę bardziej specyficznego odbiorcy, powstaje w Pruszkowie często jest rock piknik. Ja osobiście lubię też trochę cięższą muzykę, więc... Torpedę ostatnio. Może niekoniecznie akurat, ale właśnie w jakąś metalową wersję rock pikniku. Albo jest też kilka miejsc w Pruszkowie, które można zagospodarować dla różnego rodzaju pokazów, jak powstają graffiti albo coś w tym stylu. Życzymy wam tego, żebyście zarówno trwali w swoich postanowieniach odnośnie działalności społecznej, jak i żeby Młodzieżowa Rada Miejska się ukonstytuowała oraz w przyszłości, żebyście składali jak najwięcej projektów w ramach realizacji budżetu obywatelskiego. I w zasadzie myślę, że tym tematem kończymy dzisiejszą audycję Co Pruszków Mówi. Dziękuję naszym gościom, a przypominam, że byli z nami w studiu Anna Hejnowicz, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej i inicjatorka Młodzieżowej Rady w Pruszkowie oraz pruszkowska radna. Dziękujemy bardzo. Klaudia Merchel i Jakub Pęksyk, przedstawiciele Młodzieżowej Grupy do Spraw Utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta. Dziękujemy. Dziękujemy. A ja jeszcze na końcu chciałbym słuchaczom wskazać drogę, w jaki sposób mogą trafić do naszych gości i ewentualnie dołączyć do Młodzieżowej Rady Miasta. Jak jeszcze byście mogli powiedzieć, jak się można z wami skontaktować? Oczywiście jesteśmy dostępni dla wszystkich zainteresowanych na Facebooku, ale jeżeli ktoś chciałby się zgłosić i zostać młodzieżowym radnym, to najprostsza droga wyjdzie przez chyba szkolny samorząd, tak, bo to właśnie oni są odpowiedzialni za to, żeby zorganizować wybory w szkołach, wybrać komisję i przyjąć wszystkie zgłoszenia. Nasz czas że dobiega końca. Jednocześnie zapraszamy na niedzielę następną na godzinę 11:00. I dla przypomnienia proszę do nas pisać na pruszkowmówi@gmail.com, oczywiście bez polskich znaków pisane łącznie, lub na naszej stronie na Facebooku. Żegna się z Państwem Edgar Czop i Piotr Uczyński. Miłej niedzieli i do usłyszenia. Pop Radio. Na każdą pogodę, na każdą porę dnia. Najbardziej przebojowe radio w okolicy.